20 sekund do końca meczu. Lijewski, Bielecki, Karol Bielecki, gol! Pomogło szczęście Bieleckiemu, ale najważniejsze, że mamy 27 bramkę. I teraz musimy podjąć ostrą walkę w obronie z atakiem Norwegów. Sandal, mamy Lund. Niecałe 4 minuty do końca meczu, 27 do 28 przegrywamy. Kieling, Sandal. Mamy Lund. Sandal. Sandal. Kieling. Uwaga, Sandal! 29-27. Siódmiak, szybko wznawiamy grę. Jurasik, przechodzimy do ataku. Zobaczymy, Mariusz Jurasik. Znakomicie. Od razu po wznowieniu gry przeprowadzony atak i celny rzut Mariusza Jurasika. I znowu 28. Do 29, więc znowu jedną bramkę tracimy do Norwegii. Sandal, Kieling, Tvedten, Sandal, Mamelund, Sandal, Kieling, przygotowują akcję rzutową Norwegowie, bardzo długo, bardzo spokojnie, nie dajmy się uspać, teraz sędziowie sygnalizują już grę na czas, ale właśnie w tym momencie Mamelund rzuca, Siódmiak, Jurasik, Mariusz Jurasik, czerwona gra, wolny dla Polski, niecałe 3 minuty do końca meczu. Bielecki, Wleklak, jest Bartosz Żujewski, jest Marcin Lijewski, Jurasik, Karol Bielecki, Wleklak, Marcin Lijewski, Wleklak zabiega, zajmuje pozycję na kole, Karol Bielecki, Karol Bielecki, piłka dla Polski. Sędziowie zatrzymują czas gry. Bartosz Żurecki przygotowany do wznowienia, ale poczekamy chwilę. Karol Bielecki widzimy. Osaczony przez Norwegów. Nie mógł podjąć decyzji o rzucie. 30 bramek Norwegowie. 28 Polacy. 2 minuty 20 sekund. Teraz częściej będziemy patrzyli na czas, na zegar. Jest piłka, jest tam, gdzie powinna być, ale bronią Norwegowi. Spieszymy się ze wznowieniem gry. Marcin Lijewski. Karol Bielecki. Broni Erevik. I Norwegia jest teraz w idealnej sytuacji. Czekam na to, kiedy Bogdan Wenta poprosi o przerwę w grze. Niecałe 2 minuty do końca meczu. Przegrywamy 28 do 30. Do Kielinga wychodzi Mariusz Jurasik. Indywidualnie go będzie krył. Sandal. Nie spieszą się Norwegowie. Trudno się im dziwić. Czas jest na ich korzyść. Tvedten. Ostrzej, ostrzej w obronie, panowie. I piłka dla Polski. Jurecki. Wlekla. Jurecki. Jurasik. Bramka. Świetnie przeprowadziliśmy tą akcję. Minuta i 20 sekund do końca. 29 do 30 przegrywamy. Zmiany w ekipie norweskiej. Spokojnie będą je przeprowadzali. Jeszcze raz mówię, czas biegnie na ich korzyść. Każda umykająca sekunda jest plusem dla Norwegów. Tvedten, Sandal, Bjørnsen, Sandal, Sandal, Tvedten, uważajmy, Tvedten. Dobrze pokryty Lykke przez Artura Siódmiaka. 50 sekund do końca, 50 sekund do końca. Broni Sławomir Szmal, gramy w ataku. Mariusz Jurasik. Mariusz Jurasik przeprowadza piłkę przez połowę. Jurasik. Gliński remis po 30. I teraz zdobyć tą piłkę i przeprowadzić akcję meczu. Ojej, 30 sekund do końca. Oczywiście teraz musimy wyjść wysoko w obronie. Musimy walczyć o przechwycenie piłki. Po 30. 20 sekund. 20 sekund. Norwegia. Sławomir Szmal. Wolny dla Norwegii. Sędziowie sygnalizują, aby zatrzymać czas. Coś się dzieje, coś się dzieje. O rany, teraz przechwycić jedną, jedyną piłkę, drodzy Państwo. O przerwę poprosił trener Norwegii. Ależ emocje. 14 sekund. 14 sekund. Rzućmy się teraz na piłkę. Bogdan Wenta.
Spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, będziemy. Już wszystko Bogdan Wenta ustalił ze swoimi zawodnikami. Już jesteśmy gotowi do tego, aby zagrać w obronie. Ale Norwegowie mają piłkę, a my tę piłkę musimy dosłownie wyszarpać, jeżeli marzymy. Tym bardziej, że Norwegia wycofuje bramkarzy. Oni będą grali teraz z przewagą jednego zawodnika. No i zobaczymy, jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie. Tracą piłkę, atak, pusta bramka, gol, gol, 31-30 dla Polski. 4 sekundy do końca. Drodzy Państwo, jedna, wygrywamy 31-30 i my jesteśmy w półfinale. Ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów, dla naszych reprezentantów. Polska, Polska, Polska! Był taki moment, że o rany, ten optymizm ulatywał z nas, ale niesamowicie zakończył się ten mecz dla naszej reprezentacji. Gramy w półfinale. Jesteśmy wśród 4 najlepszych zespołów świata. 2 lata z rzędu walczymy o medale. Brawo, brawo Bogdan Wenta. Brawo Polacy. Mariusz Jurasik uradowany. Kapitalnie. To już nie chodzi o ten ostatni rzut, który dał nam zwycięstwo. Ale przypomnijmy sobie, że właśnie Józek zdobywał bramki w najważniejszych momentach tego spotkania. Polska 31, patrzę na tą wielką tablicę wyników. Norwegia 30. Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Świata. Jesteśmy w półfinale Mistrzostw Świata. I to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, Polska wygrywa z Norwegią 31-30.